Bezdomni zamieszkują w piwnicach, na strykach, z akceptacją jednych, budząc sprzeciw drugich. Czy mają inny wybór? Jak nas poinformowano w Urzędzie Miasta, wszystkie osoby bezdomne mogą się zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie otrzymają skierowanie do schronisk dla bezdomnych, które znajdują się w Lublinie, Poniatowej, Puławach, Chełmie oraz środki na przejazd. Z tego, co mi wiadomo, za pobyt w tym schronisku nasz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej płaci około 300 do 400 zł miesięcznie od osoby. Z informacji od pani kierownik, którą otrzymaliśmy, wiemy, że około 15 osób odmówiło przyjęcia skierowania do tych schronisk. Zaledwie tylko kilka osób zgodziło się na pobyt w tym schronisku. Bezdomni nie chcą wyjeżdżać.